Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku mojego książkowego cyklu z zakurzonej półki, czyli cyklu, w którym opowiadam Wam o zapomnianych książkach, nieco zapomnianych książkach, albo o nieco zapomnianych, nieco przykurzonych już autorach, którzy dawniej byli niesamowicie popularni, a teraz ta ich sława trochę przygasła. Dzisiaj nadeszła pora na to, żebym opowiedziała Wam o kolejnym właśnie z takich zapomnianych autorów, czyli o Zbigniewie Nienackim. W mojej domowej biblioteczce znalazłam dwie książki Zbigniewa Nienackiego, swoją drogą dwie takie same książki. Właściwie to jest jedna książka, tylko w dwóch różnych wydaniach. Jedno wydanie to jest wydanie z 72 roku, drugie z 76. Jedno Klub Siedmiu Przygód, z cyklu Klub Siedmiu Przygód, cyklu wydawniczego Klub Siedmiu Przygód, Księga Strachów, czyli jedna z części przygód pana Samochodzika, no i Księga Strachów ponownie od wydawnictwa poznańskiego, tym razem z takiej wydawniczej serii Biblioteka Młodych. Ja mam tylko właśnie Księgę Strachów w dwóch wydaniach, ale miałam już okazję zapoznać się z kilkoma innymi książkami Nienackiego wypożyczanymi lata temu z biblioteki tutaj miejscowej. Także dzisiaj, jeżeli chcecie dzięki mnie odkurzyć sobie troszkę Zbigniewa Nienackiego i może zostać zmotywowanym do odświeżania sobie jego książek, no to serdecznie zachęcam do zostania ze mną. Jak to dość często chyba się zdarza, Zbigniew Nienacki tak naprawdę wcale nie był Zbigniewem Nienackim, ale Zbigniewem Nowickim. Urodził się w 1929 roku, a więc jeszcze przed II wojną światową. Urodził się w Łodzi i też przez część swojego życia właśnie z Łodzią był dość mocno związany. Zmarł w 1994 roku, czyli żył sobie 65 lat. W trakcie tego swojego życia dał się poznać jako dziennikarz, jako autor scenariuszy filmowych, bo zresztą rozpoczął nawet studia na łódzkiej filmówce. Pisywał nie tylko książki dla młodzieży, jak mogłoby się wydawać, no bo to właśnie ze względu na te powieści młodzieżowe no, zdobył pewne wierne mu grono odbiorców, ale też pisywał powieści dla dorosłych, powieści często określane mianem powieści kontrowersyjnych. O tych kontrowersjach możecie doczytać sobie już we własnym zakresie. Mnie interesować dzisiaj będą jego powieści młodzieżowe, no bo Zbigniewa Nienackiego właśnie jako autora tych powieści młodzieżowych kojarzymy. Wspomniałam Wam wcześniej o tym, że Zbigniew Nienacki urodził się w 29 roku, także doświadczył II wojny światowej. W 40 roku został nawet wysiedlony z Łodzi razem ze swoją rodziną. Przez kilka lat pracował fizycznie, miał wtedy 11 lat, kiedy został razem z rodziną wysiedlony, no ale na szczęście po tych kilku latach do Łodzi powrócił, rozpoczął naukę w jednym z łódzkich liceów. A w wieku 17 lat zadebiutował, napisał swoją pierwszą powieść dla młodzieży i ta powieść nosiła tytuł Związek Poszukiwaczy Skarbów, czyli widzimy, że już od tych wczesnych lat Zbigniew Nienacki miał pociąg do takich opowieści przygodowych, troszkę też detektywistycznych. Oczywiście najsłynniejszym cyklem stworzonym przez Zbigniewa Nienackiego jest cykl dotyczący przygód pana Samochodzika. Pana Samochodzika, czyli pewnego historyka sztuki, muzealnika, który trochę przez przypadek został takim detektywem amatorem. I w 1964 roku Zbigniew Nienacki wydał pierwszą z części przygód właśnie o panu Samochodziku, Wyspę Złoczyńców. Z tym, że jeżeli ułożycie sobie te wszystkie części przygód pana Samochodzika w kolejności, nie według ich wydawania, ale według kolejności chronologicznej związanej z fabułą, to wtedy ta Wyspa Złoczyńców nie będzie pierwszą książką, którą przeczytacie, ale słuchajcie do rzeczy. Ogólnie w cyklu przygód o panu Samochodziku Nienacki napisał 17 książek. 17 wyszło spod jego pióra, bo wiem, że ta
Seria to opowieści o panu samochodziku, nawet teraz tworzone są przez różne inne osoby. Jak prezentowała się fabuła tej pierwszej części wydanej przygód pana samochodzika, czyli Wyspa Złoczyńców? Ano, pan samochodzik, czyli ten tytułowy muzealnik detektyw, sprzedaje w tej części garaż po swoim wujku, ale zostawia sobie z tego garażu amfibię. I akcja toczy się latem 63 roku nad brzegiem Wisły, w okolicach Torunia, w okolicach Ciechocinka, gdzie ukryto, na tamtych terenach ukryto tam podczas wojny właśnie zbiory muzealne, no i pan samochodzik stara się te zbiory odszukać, odzyskać. Oczywiście jest przygoda, są różne zwroty akcji, jest ktoś, kto w tym odzyskaniu zbiorów muzealnych stara się panu samochodzikowi przeszkodzić. No jest wszystko to, co w dobrej powieści przygodowej dla młodzieży właściwie być powinno. Ja tutaj przy sobie mam akurat Księgę Strachów. Będę pokazywała Wam to bardziej kolorowe, może milsze oku wydanie, ale to jest interesujące z innego powodu. Mianowicie mam tutaj dedykację taką szkolną, a jesteśmy zaraz po zakończeniu roku szkolnego, więc może ją odczytam. Szkoła podstawowa numer 8 w Dąbrowie Górniczej, osiedle Mickiewicza. Nagroda dla Joanny, uczennicy klasy czwartej, za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Dąbrowa Górnicza, 20 czerwca 1973 roku. Więc jeszcze w tej książce mam taki smaczek. I swoją drogą ta Księga Strachów przed rokiem 99 była lekturą szkolną, lekturą, którą czytywali siódmoklasiści. Co dzieje się w tej Księdze Strachów? Ano tym razem pan samochodzik spotyka się z harcerzami i ci harcerze opowiadają mu o pewnej zabawie, w którą bawili się podczas obozu harcerskiego. Zabawie, która właśnie nosiła nazwę Księga Strachów. Otóż harcerze nocą odwiedzali miejsca, w których prawdopodobnie straszyło. Sprawdzali, czy tam straszy. Jeżeli nie spotkali żadnego ducha, żadnego upiora, to wówczas zostawiali tam taką chyba tabliczkę, chyba to była tabliczka, z napisem sprawdzone, strachów nie ma. To jest punkt wyjściowy tej historii. Oczywiście okazuje się, że te miejsca, które oni odwiedzają, coś łączy. Pan samochodzik zostaje wplątany w kolejną intrygę, w kolejne poszukiwanie pamiątek przeszłości, jak na muzealnika przystało. No i kolejna książka, od której nie sposób się oderwać. Ten cykl o panu samochodziku zresztą wydaje mi się być takim cyklem idealnym na lato. Mamy przygodę, możemy odwiedzić sobie różne ciekawe miejsca, zasmakować we wciągających historiach, wciągających intrygach. Jest tutaj i szczypta historii, i szczypta przygody, troszkę sensacji. Także no dla każdego coś miłego. Także ja z całego serca w tym odcinku z cyklu Zakurzonej Półki zachęcam Was do przypomnienia sobie książek Zbigniewa Nienackiego, tych młodzieżowych. Dajcie koniecznie znać, jakie książki Zbigniewa Nienackiego mieliście okazję przeczytać. Może którąś z nich polecacie innym szczególnie. No i słuchajcie, do zobaczenia w moich kolejnych filmikach i z Zakurzonej Półki, i z całkiem odkurzonej półki. Pa, pa!